Serdecznie witam przybyłych gości i zgromadzoną publiczność na dzisiejszym festiwalu. Jest to już 29. Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej, zorganizowany przy współpracy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej, Wójta Gminy Leśna Podlaska oraz Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej. Pragnę serdecznie powitać gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowna publiczności, ale przede wszystkim drodzy wykonawcy, bardzo cieszę się, że mogę się z Wami spotkać. Dziękuję, że jesteście tutaj z nami w tym pięknym miejscu, ale też w wyjątkowym miesiącu, pięknym miesiącu maju, miesiącu maryjnym. Gratuluję Wam tego, że potraficie poświęcić swój czas i dać radość temu dniu, śpiewając, modlić się do Matki Bożej Leśniańskiej. Wszystkim Wam życzę dobrych wykonań, dobrego wejścia, dobrego rytmu, dobrego taktu i wspaniałych ocen przez profesjonalne jury i profesjonalną komisję. Tak jak Pan Wójt zauważył, znajdujemy się w miejscu wyjątkowym, świętym, uświęconym obecnością Matki Bożej Pani Leśniańskiej, która to Maryja sama to miejsce obrała na swoją obecność. Ona tu jest obecna w ikonie leśniańskiej. Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom. Już teraz festiwal się dopiero rozpoczyna, za zorganizowanie tego pięknego festiwalu, tej pięknej idei. Tak naprawdę to wszyscy są zwycięzcami, niezależnie od werdyktu jury, bo brać udział w tak pięknej idei, jaką jest Pieśń Maryjna, Festiwal Pieśni Maryjnych, to jest wielka, piękna idea, która mówi nam o naszym świadectwie miłości do Matki Bożej. To sama nazwa, Festiwal Pieśni Niejakiś, Pieśni Maryjnej, więc tych pieśni, które mówią nam o Bożej Matce, tak? O Matce Najświętszej. 29. Festiwal Pieśni Maryjnych uważamy za otwarty. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że to już 29. raz tutaj w Leśnej Podlaskiej odbywa się Festiwal Pieśni Maryjnej. W miejscu, myślę, szczególnym dla nas wszystkich mieszkańców Podlasia, naszego powiatu bielskiego, bo tutaj co roku pielgrzymujemy, czy z Białej Podlaskiej, czy z innych miejsc. Mówimy, że nasze Podlasie ma dwie matki. Jedną właśnie w Leśnej Podlaskiej, a drugą w Kodlu. I to są dwa najważniejsze święte miejsca dla nas wszystkich, którzy tu jesteśmy. Thank you.
Yeah.
Thank you.